10 litrów benzyny dla gościa. Jarek! Tu cię! Gdzie mój ołówek? Jest, panie szefie. Podaj mi marynarkę. Proszę, słucham. Dobrze, zaraz go posyłam. Weź go tam na górę, węgiel im potrzebny. Nie do rajda. Florek, gdzie węgiel? Jestem pani szefową. Ja szekarzy się urwał, powieź go. W charakterze kata się nie angażowałem. Bez tych głupich dowcipów. Powieź, kociu. Żeby się Zenuś, kochany, nie obudził. Żeby się Zenuś nie obudził. Perble. Mówiłem się z krajem, chodziłem na szóstą. Kiedy rujeti? 5 minut, proszę. Florek, weź na szczotkę i buty mi targotysz, prężutko. Na pucy buta się nie godziłem. Mechanik jestem. A to co? Bunt? Zero moralne jesteś i społeczne, rozumiesz? Prędzej po szczotkę buty czyścić. Durry jeden. No. Prędzej. Nie do rajdu. Z tego łotra całe koło rozwalone. Ja ci kości połamię, ty nie do rajdu, ty. Dlaczego majster tak krzyczy? Co tu się dzieje, właśnie? Wycie, ten nie do rajdu. Dostanę w końcu tej benzyny, czy nie? Co tu za porządki? Inexprimable mi także oczyści. Proszę? Spodnie, durniu. Boże święty, to potwór, no co on zrobił z tym portretem? Bo ty radzisz dalej! Dalej, co? Nie! Ja go zamorduję! Co tu się dzieje? Co to za piekło? Proszę pani, co ten niedorajda mnie narobił? Całej kuchni mnie zapaskudził! Dawno już mówiłem, żeby tego durnia wyrzucić. Cały inexprimable mi zniszczył. Bałwan! Żadnego pożytku nie ma. Co wy się ciągle tego Florka czepiacie? Chłopak się u nas wychował, pracuje jak wół, od pół roku mu grosza nie płacę. Tak, tak. Ty dla każdego masz serce, tylko nie dla żony i własnego syna. I w dodatku jedynaka. Papa rzeczywiście dla mnie za grosz serca, nie? Ja ci wezmę jeszcze grosz na serce. I tak mnie już dosyć kosztujesz. Zresztą... Wałkon jesteś i darmozjad, rozumiesz? Weź się lepiej do uczciwej pracy, a nie zajmuj się jakimiś bzdurami. Honufry! Proszę? Nie zapominaj, że mówisz do dziecka, które wyszło z twego mona. Spokojnie, tylko spokojnie. Honufry, uspokój się. Jeżeli ma się żonę i syna, mają obowiązki. Nie trzeba się było żenić, nie trzeba było syna na świat wydawać. To co, ja? Mama ma rację? Gdyby papa pomyślał o tym w swoim czasie i w swoim miejscu, przyszedłbym na świat w innym ensemblu. Ja potrzebuję pieniędzy, ja muszę bywać w świecie. O tak, Zenuś musi być ubrany, Zenuś musi bywać, Zenuś musi grać w brydża. A tatuś nie da pieniędzy, bo nie ma. No nie mam i już. Wypompowaliście ze mnie wszystko. Stoimy w tej chwili u progu przepaści. Zaraz wam obliczę dokładnie, ile mamy długów. Nie ma papa czego obliczać. Najlepiej napisać do Ameryki, do cioci Agaty, że nam przybyło jeszcze jedno dziecko i $1000 gotów. To jest, Zenuś ma rację. To jest jedyny niezły sposób na kochaną Agatę. Nie wyprowadzajcie mnie z równowagi. Nie zmuszajcie mnie do oszukiwania mojej własnej siostry. Już i tak mam dość wyrzutów sumienia. Nieraz ją papa nabierał, więc skąd właśnie dziś wyrzuty sumienia? Urodzony dyplomata. Ach, jak on to ładnie powiedział. No trudno, mój Onufry. Musimy mieć jeszcze jedno dziecko. Napiszesz zaraz do Agaty. Nie napiszę. Napiszesz. Chodź, Zenuśku. Idę, mamo. Nie napiszę.
Ale nie napisze. Nie ma gadania, nie napisz. Florek, kapelusz. O, kogo ja widzę? Jak się masz, stary? Dawno cię nie widziałem, co? Chyba od ostatniego razu, baj. Dobry kawał, co? Siadaj, proszę cię bardzo, siadaj. No, ale coś mi mizernie wyglądasz. Jak emigrant z Pomorzek. Dobry kawał, co? A jakże interesy? A, nie mówmy o interesach. Zupełnie jestem zrujnowany. Rozumiem. Pewnie ci się musi rodzina powiększyć, to? Co zrobić, mój kochany? Siostrunia nie chce inaczej dać pieniędzy. Kocha dzieci i tylko dzieci mogą ją wzruszyć. No to my zaraz tutaj coś znajdziemy. A jedno czy blinięta? Pięcioraczki kanadyjskie też by się przydały. Po $1000 od sztuki. Ale nie mogę przeciągać struny. O, jak myślisz? Ten mały, podobny do mnie. Nie, wykapany kapa. Wykapany kapa. Wykapany papa. Dobry kawał, co? Spokój, no ciągle ci głupie żarty w głowie. A jak ty pomyślę, co by się działo, gdyby się tak moja siostra dowiadała o wszystkim? Włosy mi dęba stają na głowie. Całe szczęście, że do Ameryki tak daleko. Pytał się, czy śpisz, Eulalio? Śpię, odrzekła i przeciągnęła się z gracją. Czytaj dalej. Westchnął i usiadł u jej stóp, obgryzając paznokcie jak wierny pies. Cóż to za bzdury. Basiu, czytaj co innego. To myślisz, to może jakieś pisma. Aha. O, cóż to za dziwaczna panienka tam stoi. Dzieci, to pan Rowek. To też ja nic nie widzę bez szkieł. Basiu, podaj mi lornią. A rzeczywiście, to bardzo miły człowiek. Jedzie do macierzy, do tych pól pszenicznych, do łanu, do boru. Bo chociaż Lechita, jednak zrodzony w USA. I ta podróż poprzez wód bez miary, zwłaszcza gdy się jest tak wątpliwym jak ja. Ameryki. Ale cienki. Nic z Ameryki, to na pewno od ciotki Agaty. To od Agaty? Dawaj, pokaż. Kochany bracie, po długiej nieobecności wracam nareszcie do Polski. O, krzesło, niedobrze mi. Czytaj ty dalej, bo ja nie mogę. Przyjeżdżam ze swoją wychowanką Basią, o której ci już nieraz pisałam. No. Szczęśliwa jestem, że nareszcie poznam twoją gromadkę. Oj. Mam nadzieję, że wychowałeś dzieci na dobrych obywateli. Oj, słabo mi. Wody. Florek, Florek, Florek! Co tam znowu? Florek, wody! Prędzej, nie daraj to! Niech się papa uspokoi. Jesteśmy zgubieni. Agata mi nigdy nie daruje tego oszustwa. Skąd ja jej wezmę taką gromadkę? Jest woda. Obleczę pan. No szklankę, a cóż za istota, no. Skąd ja mogę wiedzieć, że to do picia? Wynoś się, kurwa! Proszę. Moi drodzy, na spadek po Agacie liczyć nie możemy. Stanowczo nas wydziedziczy.
Ona myśli, że my mamy czworo dzieci, a ja mam tylko tego jednego. Oczyść. Sprzątniesz tu, proszę ciebie. Zamieciesz, proszę ciebie. Bo inaczej ząbki wybije, proszę ciebie. Pan Antoni, jak zwykle na randeczkę. Nie twój interes, pentaku, proszę ciebie. Szanowanie pana Antoniego. Złam nóżkę, proszę ciebie. Jednakowa dla nas piesku to lapsia, więc trzymajmy chociaż tamę ty i ja. Tobie patrzy melancholia z pyska, mnie gardło ściska, lubię łza. Gdzie twój humorek, co z tobą florek posmutniał? Wesoły pył, jak człowiek granie pędnie tu i tam, a wieczorem chodzi sam, to humorek przez okienko bryzk. Gdzie twój humorek, co z tobą florek, to nic, że bryndza, nic, że źle. Jak człowiek mętny, kwaśny, w złym humorze, to mu przez to jeszcze gorzej florek. Uśmiechnij się. Świetnie, bardzo na ciebie liczę. Staraj się, Floruś. Instruktor powiedział, że jesteś jego najlepszym uczniem. A jak tam u ciebie w warsztacie? Nie, tu się czuję najlepiej. Florek! Jestem pańszy po prostu. Pokaż się, jak wyglądasz. Cudownie, wyczyściłeś. Dobrze. Będziesz pomagał Mariannie i podawał do stołu. Dobrze. A, Florek, będziesz podawał pół misek, tylko żebyś nas nie skompromitował wobec ciotki z Ameryki, rozumiesz? Nie. Więc w ten sposób. Zawsze z lewej strony. Lewy. Uśmiech przynowala. Pani pozwoli. Udko, pierś, prawda? Pierś, następnie tutaj, o, z tej strony. Zawsze z lewej strony. Udko, pierś. Prawda? Tak. Najpierw goście, później domownicy. Ale pan Zenon to się zna na tych fasonach jak jakie książę. Ja myślę, albo lokaj. A to co znowu? Aż do kuchni tr jeden. Zawsze. Mądry rozum mówi nie jedz, a głupi żołądek mówi jedz. A ponieważ mądry głupiemu ustępuje... Niech no, Florek się nie mądrzy. Skonsumowałbym bądź co bądź to udeczko. Nie dla psa kiełbasa. Po pierwsze, gęś nie jest kiełbasa, a po drugie, ja dla panny Marianny nie jestem pies. Niech no, Florek, odkonsumuję się od tych gęsi. Póki jestem subtelna. No. Przyjechali, już są w warsztacie. A, doskonale.
mam kochanych gości. To pewno jedna z twoich córeczek, Onufry. Jaka dorosła pannica. A ile też sobie liczy wiosenek? 47. Ale to nie córka, tylko żoneczka kochana. Bardzo się cieszę, żeśmy się wreszcie poznali. A to moja wychowanica, Basia. A ten to pewno Florek. Tak jest. No chodź do mnie, dziecko, no. Przywitaj się ze swoją ciocią. No nie bój się. No chodź. Ale wyrosłeś. Jesteś prawie taki duży jak Zenon. A byłeś sobie takim maleńkim, ślicznym golankiem. Leżałeś sobie na futerku, pamiętasz? Nie to jest, proszę ciocia. Zostaw. Może to nas uratuje. Basiu, to jest mój drugi bratanek, Floruś. Bliźniak mojej imienniczki, Agatki. Bardzo się cieszę. Proszę, rozdezrać. I przyjdziemy do pokoju. Dobrze, pan, proszę, proszę. Prosimy, proszę. Jarek! Słucham pana szefa. Jesteś moim synem. Nigdy mi matka o tym nie mówiła. Jak to? Ja synem pana szefa? Pan szef kawaler. Nie kawaler. To tylko chwilowo. Musisz udawać mojego syna przed ciotką Agatą. A, skoro tak, buźka tatuśka. Już, bycio stary. Cóż to za poufałość do swojego szefa? Wynoś się stąd. Przepraszam. Nie, czekaj. Czekaj, nie. Nie, ja żartowałem. Ty to klepnij mnie, możesz. Co się będę narażać? Ale proszę cię, klepnij mnie, no. Nie chcę, no. Ja cię proszę, klepnij mnie, proszę. O tak, no widzisz. Słuchaj, tu chodzi o ciotkę Agatę, a raczej o te jej dolary. A gdzie są córeczki? Dzieci? Znaczyć. Gdzie jest Zosieńka? Tam, proszę cioci. Gdzie? Parę pięter wyżej. W niebie. Co takiego? Umarła? Tak. Serce mi krwawi, ale tak. Nie chciałem cię tylko martwić i dlatego o tym nic nie pisałem. Basiu, chusteczkę. Co za cios. Takie było śliczne dziecko. Tak. Życie to jak piłka futbolowa. Jest kopniak i nie ma. Przestrzenia gumta Zośka. A gdzie moja imienniczka, Agatka? Która Agatka? A, niestety, też umarła. Jakiego mordercą? Obydwie córki umarły? Kiedy ona, proszę cię, właściwie nie umarła. Ona tylko umarła dla nas. Cywilną śmiercią. Tak, Agato, cywilną śmiercią umarła. Po prostu uciekła z domu. Jak ona? Jak Kusociński. Nic nie rozumiem. Głowa mnie rozbolała. To bardzo smutna historia. Bo widzi cioteczka, Agatka uciekła do kabaretu. Tak. A Zigolanką. Tak, no i dlatego ojciec wyrzekł się córki. Onufry. Gdzie ty miałeś serce? Rodzonej córki się wyrzec i w dodatku mojej imienniczki. To nie ja, to ona nas w trąbę puściła. Chodźmy do stołu. O, ty. A czy macie adres Agatki? Niestety, to fora. Musimy ją odnaleźć za wszelką cenę. Tak. Proszę cię, kochana Agatko, siadaj tutaj. Basiula, proszę. Zenuś. Aha, słucham, mamo. Dlaczego tylko pięć nakryć, skoro nas jest czworo, prócz gości? Wiem, szkoda, że nie sześcioro. A szkoda. Nie spodziewała się, że będzie nas tak mało. Kto to pana woła? Nic, złudzenie słuchowe, tak, to echo takie, tak, patomorgana dźwiękowa. O, gąska, jak laleczka. Co za woń, pachnidełko. Sam ją skubałem. Jak to? Ty? No tak. No spierza, prawda? Jak po listeczku. Hops. Ach, żebym panią wtedy znał, to bym sobie wróżył. Kocha, lubi, szanuje. I się
te. Floruś bardzo lubi gospodarstwo. Zastępuje mi poniekąd córkę. Nie, tego nie radzę, nie, nie. Lepiej nóżkę, bo to lepsze i wygodniejsze do jedzenia. Można rączkę i cyk. No co to, ja niewidzialny jestem, czy co? Niewidymek? Florek, Zenuś starszy od ciebie. Tym gorzej dla niego. Starość, nie radość. Basiu! Starszemu bratu należy się pierwszeństwo. Macie tu na rację, ale gęś to siła wyższa. Zresztą sobie dosyć używa na mnie. Każe sobie buty czyścić. No! Nogi przy sobie. Niech ciocianko zobaczy, co się pod stołem dzieje. Bardzo mi przykro, Onufry, ale dzieci twoje są wychowane niżej wszelkiej krytyki. O, święte słowa kochanej ciotuchny. Wychowanie starszego potomka pod zdechłą kartą. Już dawno mówiłem, żeby go wyrzucić. Słyszy ciocia? O, rodzonego brata chce wylać. No, jak on mnie traktuje, ten zakalec rodzinny. O, znów się kopię, no. Przestań, bo jak ja ci zdubla... No. Ja ci to dam w ogóle, Radenku! Zenuśku, pamiętaj się, synu! Widzicie, ciocia? Tylko jego się tu całuje, tak? Mnie tu nikt nie kocha. Floruś, dziecko drogie, chłopie, coś podobnego. Kocham cię, kocham cię, synosie, najdroższy. No idź, idź, idź już na miejsce, synku, najdroższy. Basiu, Sole. Zupełnie nie rozumiem, co się tu dzieje. Widzisz, brzydki braciszku, jak się przez ciebie ciocia zdenerwowała? Florek, skocz do warsztatu. Zdaje się, że ktoś po benzynę przyjechał. Niech go starszy brat męczy. On takie biedactwo. Pięte słowa kochanej ciotuchni. Tak, niech on raz poleci. No ganiaj, co siedzi! Ile? 20 litrów. Co? Ten bandyta teraz w ogóle na głowę nam wyjdzie. Nic, nic, synku, jakoś pocierpimy. Zrozum, że tu chodzi o majątek, inaczej ciotka nas wydziedziczy. I tak grosza nie zobaczymy, na pewno dowie się o wszystkim. Ten kretyn w końcu wygada się. Spokojnie, spokojnie, tylko spokojnie. Zostawiacie mnie samą z tym drabem. Ciągle go muszę całować. A przed chwilą dokazał sobie nosek ucierać. Agata, co robi Agata? Na szczęście zasnęła. Pański pokój? Nie, to komnata tego draba. Ja sypiam przy warsztacie. A to co takiego? A to klub bokserski, świt. O, to pan bokser. No to niech się pan broni. Oj, świetnie pani bije, jak zegar na ratuszu. Niech się pan broni. A dobrze. No, a teraz na szpady. Niech pani tego nie rusza, bo ten braciszek to się wścieknie. Niech pan się go tak nie boi, to wstyd. No, uwaga, atakuję. Brawo! Zaraz pana przybije. Ginąć z takiej rączki to prawdziwa rozkosz. Brawo, brawo, brawo! O Boże! Co ja panu zrobiłam? Drobnostka, rana na polu chwały. O, krew idzie z nosa. Niech się pan położy. Nie, co się będę kładł z głupim nosem. Ale koniecznie musi się pan położyć. Nie, no, proszę, wie pani, niech się pan taka położy. Drobnostka. Nie ma o czym mówić. Niech pan siada. Naprawdę, no z takim głupim nosem. I proszę leżeć spokojnie, a zaraz pójdę po wodę. Na mój tapczan wlazłeś, łobuzie? Czekaj, ja cię ołcę. Zjeżdżaj stąd w tej chwili. No, 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 tylko z braciszkiem delikatnie. Biedny braciszek. Nosek sobie skaleczył, bidule. No, nareszcie bracia się pogodzili. Widzę, że pana sumienie ruszyło. Tak. Puśka, ciu-ciu.
Basiu! Zdrzemnęłam się trochę. Wracamy do hotelu. Może będzie, może jednak zechcesz zamieszkać u nas, droga Agatko. No, przygotowaliśmy taki śliczny pokój. O nie, dziękuję. Wprawdzie u was jest bardzo miło i bardzo przytulnie, ale wolę mieszkać w hotelu. Basiu, chodźmy. Za pani dwa razy śniadanie. A pan szanowny? O, ja dziś mam wyjątkowo dobry apetyt. Może jajecznicy z szynką? Nie, to nie dla mnie. Ja poproszę tak. Kawę bez kofeiny i za trzy sucharki. Ale takie cienkie i chrupkie, takie sucharkowe. Basiu. Proszę pani, ja muszę dbać o siebie. Ja jestem wątły. A jak pani znalazła swoją rodzinę? Nie bardzo. Część się pogubiła, a reszta jest trochę zwariowana. Panie zeszły na śniadanie. O, właśnie nadchodzą. A, dobrze, żeście przyszli. Chcę z wami pomówić. Pan Rowek, mój brat, mój bratanek. Pozwoli pani złożyć u stóp swoich. A dlaczego Florek nie przyszedł? Florek? No, Florek, proszę cioci, musiał wyjechać w bardzo ważnej sprawie. Tak, tak. A zresztą Florek jest przecież tylko... Florek. To szkoda. No, to chodźmy do pokoju. Marianno, proszę dla jaśniepanicza coś wykwintnego do zjedzenia. Jaśniepanicza? Z kogo Florek będzie wariata strugać? Tylko patrzyć, jak Florka weksmitują z tej posady na zbite twarz. Tylko nie twarz, dobrze? Przede wszystkim jestem tu w charakterze syna. Syna się nie eksmituje, a kocha. Florek udaje, że jest taki idiota, czy faktycznie? Będą się z Florkiem patyczkować, co? Ciotka się dobiła wszystkim i starego wydziedziczy, a całą forsę to tej Basi zapisze. No to chwała Bogu. Przynajmniej forsa dostanie porządne rączki. Frajer z Florka. Forsa i tak zostanie w rodzinie. Podsłuchiwałam pod drzwiami. Pan Zenon taki bukiet kupił do tej Basi i pojechał do hotelu. Łobrzeń się z tą babrałą. Co? Ten drap ożeni się z panną Basią? Po moim trupie. To niemożliwe. Ani jednej fotografii Agatki nie masz? Sam nie wiem, co się stało. Rok temu byli u nas złodzieje. Możliwe, że i fotografie Agatki ukradli. A może odszukać fotografa, u którego ostatnio panna Agata się fotografowała? Tam muszą być jakieś klisze. Klisze na pewno się już potłukły. Klisza to rzecz krucha i tłukąca się. Mówisz tak, jakby ci nie zależało na odszukaniu córki. Ale co też ty mówisz, Agatko, ja szukam. Całymi dniami nie sypiam, po prostu tylko szukam. Sądzę, że należałoby się raczej rozejrzeć po kabaretach i teatrach. No, nie śmiem cioci fatygować. Ale gdyby ciocia pozwoliła pannie Basi, mam właśnie dwa bilety na operetkę na dzisiejszy wieczór. Basiu, masz o tej iść? Owszem, dziadeczko. Jak to? Zapomnieliście o moich imieninach? Wszyscy zapomnieli? A ja na dziś wieczór zaprosiłem kolegów. Co? Jakich kolegów? Dzień dobry, ciotuchno. Dzień dobry. A mówili, żeś wyjechał. A to widocznie chcieli cioci zrobić niespodziankę. To bardzo ładnie z ich strony. Mm-hmm. To dzisiaj Floriana. Miszuję ci, moje dziecko. A to mój drugi bratanek. Bliźniak zaginionej Agatki. Rowek jestem, bardzo mi przyjemny. Nawzajem. Cieszę się, że przynajmniej pan nie poszedł w ślady Agatki. Nie ma obawy. Nie, ja mam inne usposobienie. Przestań. Chyba Zenuś w dniu imienin braciszka nie pójdzie do teatru. No oczywiście. Zenuś musi zrezygnować z teatru. No naturalnie, cioteczko. Bardzo bym prosił, żeby ciocia była łaskawa i panna Basia. Ależ dobrze, chętnie przyjdziemy. Tam jest kolej, tam jest kolej.
się! Nie kup nas! Błagam cię, nie kup nas! Zamorduję tego kraba! Wyrazić się! Wyrazić się stąd! Wyrazić się! Wyrazić się stąd! Elo! Przenieś! No na spokój! A, dobry wieczór, ciociu! Co się tu dzieje? Nic, cioteczko. Bawimy się w Indian. Nie przeszkadzajcie sobie, nie przeszkadzajcie. Co wy tu wyprawiacie? Uspokójcie się! Agatko, może pozwolisz do nas? Prosimy, prosimy bardzo. Patrz, patrz! Przewrócili mi cały dom do góry nogami. Młodość ma swoje prawa. Musi się wyszumieć. Bawcie się, chłopcy, dalej. Bardzo to lubię. Bawcie się. No, bawmy się. Dlaczego się nie bawimy do diabła? No, panie Zenonie, zobaczymy teraz, jak pan będzie skakał. No skacz, durniu, tu o majątek chodzi. No chodź, chodź, papcia. Tak cicho. Pewnie się zdrzemnęłam. Przepraszam, ciocie, że nie przedstawiłem jeszcze moich kolegów. Klub bokserski Świt. Majka, Mruk, Piecyk drugi, Trzonek, Blotko, Kciuk junior, Rims, Zims, Oczko. Bardzo mi przyjemnie. Właśnie chcieliśmy prosić szanowną panią na członka honorowego klubu. Właśnie. Aha, a ile to kosztuje? Właśnie. Nie, bezpłatnie, tak. No oczywiście nie możemy zabronić dobrowolnej składki. Właśnie budujemy basen. Aha, to bardzo ładnie. Wąt zdrowia. Basiu, podaj mi książeczkę czekową. Taka jedna książeczka to więcej znaczy niż cała biblioteka. Proszę. Właśnie dziękuję. Chłopcy, na cześć cioci, trzykrotny hip hip, ura! Hip hip, ura! Hip hip, ura! Hip hip, ura! 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 Dzieci! Naprawdę wzruszyliście mnie! Chłopcy, w górę, ciocie! To jest sport? To barbarzyństwo, zwyrodnienie. To dobre dla pospólstwa, ale nie dla ludzi kulturalnych. Nie wiadomo. Chłopcy, w górę, panie Basie, mamy do naszego klubu! Czy szanowna pani faktycznie na nasz mecz z MKS-em przyjdzie właśnie? Nie wiem, postaram się. Ale sercem będę na pewno z wami. Onufry! Onufry! Chcę z tobą pomówić w cztery oczy. Proszę bardzo. Jak tam z fotografią Agatki? Czy znalazłeś? Niestety nie. Cały dom przewrócony do góry nogami. Sama widziałaś. I nie ma. Ufry, to wszystko zaczyna mi się nie podobać. Dlaczego? Jeszcze nie wiem co, ale w tym coś jest. Ty ukrywasz coś przede mną. Ja? Nie. Jutro muszę mieć fotografię Agatki. Czy słyszałeś? Słyszałem się. Chodzi, pan Krzysiu, ja nie chcę, ja już mam dosyć tej zabawy. Ja tam nie będę zmieniał pcie, ja sportowiec jestem. Floruś, Floruchna, przecież to tylko na chwilę, aby fotografię zrobić. Sukienkę przygotowałeś? No naturalnie, będzie jak ten kubek w kubek dziewczyno. No tak. Ach, kubek mnie to... Floruś, ja ci przyrzekam, że prócz ciotki nikt tej fotografii oglądać nie będzie. Nikt, Floruś, przysięgam ci. Floruchna. Już, dobra, tylko ostatni raz. No już. O Boże, co to bydle mnie zdrowia kosztuje? Co ja cierpię? Za czyje grzechy? No, jak sobie pościeliesz, tak się wyśpisz. Dobry kawał, co? No, panie fotograf, róbże pan te zdjęcie, bo się strasznie czuję w tych latach. No.
Bo masz zrobił ze mnie wariata, jeszcze się śmieje. Nie, ja? Nie śmieję się, nie. No. No, ale taka śliczna może przecież tak rąk trzymać. Nie, no rączki proszę. Tylko nie rączki, dobrze? Bo u mnie sierpowy i już. No więc dobrze, więc ręce proszę na biodra. No. O, tak, ślicznie. Chwileczka proszę. No, proszę, uwaga. Proszę o sympatyczny wyraz twarzy. Dobre. No niech panienka ząbki pokaże śliczne. Tak właśnie, zaczynamy. Uwaga. Gotowe. Dziękuję. Teraz panienka może zmienić pleć. Dobry kawał, co? Ale myśli, że to ci się uda? Ale gdzie tam? Agata i tak dowie się o wszystkim, więc chciałbym jeszcze odwlec tę katastrofę, dopóki Zenek nie zaręczy się z Basią. Ale jak to? No co jak to? No moja siostra, jeżeli nas by dziedziczy, to cały swój majątek zapisze tej dziewczynie. Zenek teraz właśnie pojechał do hotelu do tej dziewczyny. Owinie ją sobie wokoło małego palca. O, to jestem spokojny. To jedno, co ten wałkoń dobrze potrafi. Co mu się stało? Bo ja wiem, może po tej fotografii mu się niedobrze zrobiło. Czy pani wierzy w miłość od pierwszego wejścia? Nie zastanawiałam się nad tym. A jaki właściwie typ mężczyzny pani odpowiada? Zapewne wstynkowany, elegancki, prawda? O, ja lubię przede wszystkim mężczyzn wysportowanych. Proszę pani, sport to moja specjalność. Ale a propos, może byśmy się przejechali autem? Moja maszyna czeka przed godziny. Pan tam prowadzi? No, oczywiście, tak. Ale wie pani, dzisiaj jestem nieco niedysponowany, więc wziąłem do tego fotela. Pojedziemy, dobrze? Co za podobieństwo! Uderzające! Tak, droga pani, to na pewno pani. Znalazłem panią. Przepraszam, prawda, że to pani? Kelner, płacić. Jaka siła! Jaka imponująca siła! Po prostu wulkan, nie kobieta. Co za żywioł! Niezwykła nowina. No. Widziałem pani bratankę. Gdzie? Na dole w restauracji. Wbiegła i wybiegła. Była bardzo zdenerwowana. Ale co za postawa, co za figura. Skąd pan wie, że to ona? Od razu poznałem. Łudząco podobna do pana Florka. Przecież to bliźnięta. Do Wilanowa. Przed odważnym i bohaterskim świat stoi otworem. Pragnę pani wyznać, co od czasu przyjazdu pani zajęło moje serce. Ja będę odważny. Ja panią kocham. Co jest tu licha, no? Niech też Antoni uważa, bo będzie nieszczęście. Rzeczywiście, pan jest bardzo odważny i bohaterski. Więc pan mnie kocha. No i co dalej? No proszę pani, czy w tych warunkach można? Szofer zwariował i może być katastrofa. Stać, stać! Niech to nie zatrzyma! To ta Floryk? Sposady wyrzuca nas mi na twarz, obrócie jeden! Słyszała pani, dobra co? Sposady rodzonego brata. No ja ci dam brata, bandyto! No, dajcie już spokój. Że pan Florek jest dowcipny, to wiedziałam, ale nie przypuszczałam, że i pan Zenusz. Ale dosyć tych żartów, teraz bracia się pogodzą i dadzą sobie buzi. No,
Zenuśko, puśko, Zenuśka. Jeszcze my ze sobą pogadamy. Z powrotem do domu. Rozum, Zenuś, to już niedługo poszła. Jeszcze trochę musimy pociągnąć. Ja bo nie zniosę dłużej. Wszystko mi łajdaksuje, ośmieszył mnie w oczach tej dziewczyny. Ja mam tego dosyć. Ja wiem. Ja mam też tego dosyć. Za aktora się tu nie godziłem, tylko do warsztatu. Nie będę z siebie więcej robił wariata. Idź do diabła! To wolę do cioci. Ona mądra kobitka, to ona skapuje. Coś ty narobił. Leżymy teraz jak ten, jak Zabłocki na mydle. Niech się papa nie denerwuje. Ja jeszcze znajdę sposób na tego draba. Ciotka idzie. Co teraz będzie? Jak się masz, kochana bratowo? Niech się pan przedstawi. Robek jestem. Najpierw Florek syn, teraz ja bratowa. Co jem się porobiło? Robek, idiota, kwaśnym mlekiem karmi ona. Znalazłeś fotografię Agatki? A tak, kochana siostruniu, mam, proszę cię bardzo. Czy to ta? Tak, poznaję po tym słodkim wyrazie twarzy, po tym uśmiechu rozkosznym. Nawet ta sama suknia i ten płomień w oczach i ta siła, ach, wulkan. Gdzie jest Florek? Chciałam, żeby poszedł z panem Rowkiem dać ogłoszenie. Może ciocia spocznie, proszę bardzo. Prosimy. Niestety, proszę cioci, ale Florek nie będzie mógł wyjść pod żadnym pozorem. Co mu się stało? Dostał napadu, proszę cioci. Nie, ale to drobiazg, to jest pozostałość po szkarlatynie. Napadu? Jakiego napadu? Taki lekki szalik. Nie, ale co ty gadasz, szalik? Dostał lekkiego szału, proszę cioci, ale to przejściowe. No. Florek na przykład zapomina, kim jest. A je. Krzyczy, że nie jest synem tatusia, tylko zwykłym mechanikiem. Tak. Nie poznaje ludzi, tak. Zapomina, jak się nazywa i w ogóle robi szereg wybryków, których nie sposób z góry przewidzieć. Okropność. Tak. Nie próbowaliście go wyleczyć? Nie, ale baliśmy się. To znaczy próbowaliśmy, prawda? Próbowaliśmy, nie pomagało. Tak. Wobec tego, panie Rowek, musi pan sam iść dać ogłoszenie. Tekst już pan ma. Tak jest, łaskawa pani. Pędzę, lecę, co koń wyskoczy. Chociaż jestem wątły, ale tym razem nie będę się oszczędzał. Obraz tej pięknej dzieweczki doda mi sił. Naprzód wiara. Biedny Floruś. Zawołajcie go tutaj. Chcę go koniecznie zobaczyć. Nie możemy przecież cioci narażać. Szanowanie pani cioci, chciałam z panią pomówić, ale nie przy nich, w cztery oczy. Floruś, dziecko kochane, nie poznajesz mnie? Przecież jestem twoją ciocią. Dosyć tej zabawy w ciociu babkę, właściwie w ciociociotkę. Ani Florek nie jest Floruś, ani ciotka nie jest ciocia. Wszystko granda i nawalanka, zrozumiano? Widzisz? Rzeczywiście. Mogę panią prosić na chwileczkę? Na osobności lepiej się gawędzi. A z wami potem porozmawiamy. Ja bym pary z gęby nie puścił, ale proszę panią, nie szkoda tej cudnej dziewczyny dla tego łobuza. Nie szkodzi, Floruś. To ci przyjdzie, kochany brat. Niechże pani raz zrozumie nareszcie, że pani nie jest stale moją ciotką. Rozumiem. Mniejsza z tym, pani, nie szkoda. Szkoda mi tej dziewczyny dla tego łobuza. Naprawdę, co za cudowna dziewczyna. Jaka samodzielna, jaka wysportowana. Jak ona się fechtuje. Wzięła swoją cudną rączką tę szpadę i jak prawdziwy fechtmistrz nacierała na mnie. Niech pani uważa, w ten sposób. Raz, i dwa, i raz, i dwa, i raz, i dwa, na mnie. Wszystko na mnie, proszę cię. Zwariował, biedne dziecko. Niech się ciocia nie boi, ja go tu nie wpuszczę. Prędzej, dzwoń po lekarza. Po lekarz. Halo, czy to dom wariatów? Tak, kto przy telefonie? Tu ja mówię. Niech pan tak nie krzyczy do telefonu, ja nie jestem głuchy. Co pan, zwariował? Nie, przepraszam. Przepraszam, to ja zwariował. Nie. Mój syn. Mój syn i dlatego ja dzwonię, tak. Tak. Tam, panie doktorze. A tak szalu.
zupełnie prawidłowy. Za chwilę powinien zacząć walić nogami w drzwi. Zgadzam się. O żądeczku. Prędko. Czy są jakie wiadomości? Czy panu Florkowi jest lepiej? Czy są wiadomości od Agatki? Wszystko będzie w porządku, kochana dziecko. Wszystko w porządku, ładne porządki. Jedna córka umarła, druga córka uciekła, syn zwariował i to się nazywa porządki. Czy zgłaszał się kto z ogłoszenia? Do tej pory nikt, Agatko. Proszę pana, no? Niech pan leci na górę w te pędy. Co się stało? Nasza pani zemdlała, bo w ogóle już pani... Co się stało? Co? Mamusia wzruszyła się tak, bo dawno nie widziała swojej kochanej córeczki. Ależ to Agatka! Zdumiewające. Co za podobieństwo? Agatko, ja jestem ciocią Agatu. Nareszcie do nas wróciłaś, moje kochane maleństwo. Czytałam wezwanie kochanej ciotuchny i sumienie kazało mi przyjść. I tak dosyć kłopotu narobiłam rodzicom. Tak się cieszę, że do nas wróciłaś. Przyjechałam specjalnie z Ameryki, żeby poznać swoją niczkę. Biedne dziecko, nacierpiałaś się bardzo. To nocne życie kabaretowe męczy. Bardzo. Dlaczego się z nią nie witacie? Wydzę się tą kabaretówką. Nie przypominaj jej tej gehenny. No, dzień dobry, braciszku. Wariata ze mnie chciałeś zrobić, łobuzie? No, pobudźmy się, no na zgodę, pocałuj siostrzyczkę w rączkę. No, pocałuj. Agatko, pozwolisz, że ci przedstawię moją wychowanicę, Basię. Bardzo mi miło poznać panią. Mnie jeszcze milej. Biedna Agatka, zmęczona. Wiecie co? Zabiorę ją do siebie, do hotelu. Chcę się nią nacieszyć. A poza tym będzie miała u mnie spokój. Mamusiu, czy ja mogę zabrać ze sobą pieska? Weź. Tak się stęskniłam za nim. Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy i Florek prędko wyzdrowieje. Na pewno wyzdrowieje, proszę cioci. Proszę. Bardzo przepraszam. Pan Rowek źle się czuje i pyta, czy panie nie mają kropli walerianowej. Niestety nie mamy. Basiu, idź zobacz, co się stało panu Rowkowi. Dobrze, ciociu. A przecież to wypada, żeby młoda panienka sama szła do mężczyzny. Może ja pójdę? Przecież i ty jesteś panienką. No ale ja byłam pielęgniarką, to mnie wypada. A może to i dobrze, że Agatka poszła? Poznają się bliżej. Byłby to wielki los dla tej biednej dziewczyny, gdyby ten zacny Rowek się z nią ożenił. Dziękuję, urocza panna Agatko, że pani raczyła przyjść i dojrzeć mnie. Co panu jest? Nie, no jakoś mi słabo, dreszcze mam i szkatkę. Słyszy pani? Pokazać język. Co język tak uroczy? Istocie nie, nigdy. Chyba po moim trupie. No jasna, jasna, pokazać język. Ach, i już. Co za siła, co za energia. Tak, tak, tak. No języczek, raz. O tak, to. Niedobrze, tak. Ozór na szaro, faktycznie. Tak. Niech pan zaczeka, zaraz panu coś przyniosę na wzmocnienie. Dobrze. Przynieść do pokoju większą czystą, w angielce. W tej chwili, proszę pani. No, zaraz pan będzie zdrów jak rybka. O, dziękuję pani, że się pani o mnie troszczy. Dotychczas nikt się o mnie na rozdroży. A przecież ja jestem taki wątpliwy. Co pani? Dziękuję, proszę to wypić. A co to jest, mikstur? Tak, 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 środek wzmacniający. Tylko od razu wszystko, siup, i już. No. Ojej, jakże to... Moc! Dobrze. Teraz sobie odpoczniemy. Siup! O, tak. O, jak mi błogo w pani ramionach. Mgła przed oczami. Co? Czego? Mgła, a z tej mgły wyłania się rusałka. To co, nie gadać dużo, tylko spać psiak. Lep i już. Mgła, rusałka. Oj.
No, dobranoc, pani, pójdę już spać. Jak to teraz spać? O tej porze dopiero się zaczyna życie wielkiego miasta. Pani przyzwyczajona do nocnego życia, a mnie ciocia nie pozwala chodzić na nocne skata. Ciocia śpi. Ale może pójść. To nic. Ares nam da znać o tym niebezpieczeństwie. Uważaj, pilnuj ciotkę. Jak się obudzi, dasz nam znać, dobrze? Pojedź. No teraz chyba już mogę zatańczyć. Masz towarzysza, Agato? A może tak rodzeństwo zatańczyć? A, rzeczywiście. Czy mogę cię poprosić, Runio? Proszę. O, panie Robek! Nie, ja nie piję, abstynencja, my wolno, ja jestem wolny. Ale jeden nigdy nie zaszkodzi, po drugi, trzeci. Wykluczony. Zresztą za zdrowie Agatki. O, a to coś innego. O, niech żyje. To jest środek wzmacniający, ten sam, który mi dała panna Agata. Proszę o jeszcze jedną tablicę. Przestań się szczypać, bo jak ja cię szczypnę, to ci się prababka przyśni. Ach, jak ona bosko tańczy. Braciszkę tańczy. Agatko, Agatko, chodź. Przedstawię ci twojego pomęża. Co, pan szef się zalał na trupa i mechanika za mąż chce wydawać? Nie mów, bo nie jesteś pełnoletnia, tylko chodź. Skąd? Chodź, ja cię proszę. Jestem szczęśliwy, że pani nie gardzi moim towarzystwem. Czy pozwoli pani poczęstować się tą rozkoszną miksturą? Proszę nalać. Dobra, dobra. No, siup. Jeszcze go raz. O, jak pani to rozkosznie mówi. Panno Agato, wysłuchaj głosu mego serca, które krzyczy. Zostań moją żoną. O, Luba, bądź moją żoną. Tańczymy. Mężczyźni, bawmy się same, pardon, a na bał. A w niej kawaler w palcu unosił, szeptał, że marzy śni. Rączkę przyciskał, o kwiatek prosił, a walczyk szumie
Dziś jest inaczej, dziś się wydaje, jakby postarzał się świat. I są ludzie, te zwyczaje, co za tamtych lat. A nasz walczyk wiecznie młody, mimo lat i siwej brody, zawsze miły, serdeczny, wieśniary, rozśpiewary, rozmyślary. A nasz walczyk wiecznie młody, pełen wdzięku i pogody, tak zaprasza, przyzywa i porwać teraz, choć raz, choć raz, choć raz. Dobranoc, Agatko. Dobranoc, Magdo. Dobranoc, Basiu. Baba młoda, o tej porze panienki wracają do domu? Co to? Alkohol zalatuje? Skandal! Żeby same panienki poszły na dancing? Agatko, jaki ty wpływ wywierasz na Basiu? W tej chwili proszę iść spać. Nie przejmuj się, Agatko. Dobranoc. Ach, tego garka otrójcie, niech on już nie śpiewa. Co ja narobiłem? Przyrzekłem temu wątłemu idiocie, że mój mechanik zostanie jego żoną. Florek jako panna młoda w ślubnej sukni zwariuje. Zenuś, racz coś. Ratuj mnie. A teraz papa mówi, Zenuś, ratuj mnie. A jak mówiłem, żeby tego bandytę zamordować, to ojciec sobie nie życzy. Tak, tego jeszcze brakowało, żebyś w kryminale za morderstwo siedział. Wolę to niż tego łobuza. No więc wymyśl coś, Nie tak to łatwo. Mam! Niech się papa ubiera. Przyjacielu drogi. Nowe zmartwienie. No co wy kawały robicie, czy co? Nie, to nie żadne kawały. Słuchaj, ja muszę mieć dziecko. A i czy ja mam fabrykę aniołków? Dobry kawał. Ciotka gruba ryba, to chcecie jako przynętę nowe dziecko podstawić. Teraz przeciwnie. Musimy kogoś odstraszyć. O. Tu jest fotografia tego draba, tego łobuza. A wiem. Sam ją przecież robiłem. I on musi mieć dziecko. Co? No oczywiście na fotografii, prawda? Weźmie pan pierwszą lepszą fotografię matki z dzieckiem. O, wytnie pan głowę tego łobuza, klei pan na głowę matki i sfotografuje pan jeszcze raz. Czy wyście... Szanowny panie, ostrzegam pana przed panną Agatą Majewską, która jest tak zwaną kobietą z dużą przeszłością. Jak pan widzi, panna Agata ma nieślubne dziecko, które ukrywa przed rodziną. Radzę panu unikać tej niebezpiecznej kobiety i natychmiast z nią zerwać znajomość. Życzliwa osoba. Proszę. Drogi panie Rowek, dowiedziałam się od brata o pańskich uczciwych zamiarach. Bardzo przepraszam, że byłam wczoraj trochę porywcza i cieszę się, że pan wchodzi do rodziny. Sądzę, że będziecie z Agatą szczęśliwi. Co to? Tak. Spodziewałam się nieszczęścia. Agatka była taka dziwna, taka tajemnicza. To zapewne zmienia pańską decyzję. Miłość nie zna przeszkód. Gdybym się nawet dowiedział, że ma sześcioro, i tak by mnie to nie złamało, bo ja ją ubóstwiam nad życie. Oj. Dziękuję. Pan jest prawdziwie szlachetnym mężczyzną. Panie Rowek? Musimy odszukać to dziecko. Tak, weźmiemy los tego dziecka w nasze ręce. Czy wezwać Agatkę? Nie, ona jest trochę skryta. Będzie się z pewnością wypierać. Musimy sami szukać to dziecko. Tak, ale w jaki sposób?
Widzi pan? Ta fotografia zrobiona jest w Saskim Ogrodzie. Tak. Tam zaczniemy poszukiwania. O, na wózku jest jakiś rysunek. To bardzo ważny szczegół. Ma pan rację. To nas może naprowadzić na ślad. Tak. To ten wózek. Nie ulega żadnej wątpliwości. O, jaki rozkoszny aniołek i wykapana matka, ten sam nosek. Tak, matkę się wrodził. Czy matka interesuje się dzieckiem? Ale gdzie tam, głowę ma czym innym zajęto. Wiadomo, jak artystka, przez cały dzień to i na dzieciaka nie spojrzy. Okropność. Niania teraz pojedzie z nami do matki. O, nie mogę. Ja tu dopiero przyjechałam, a pani nie ma w domu, nie. A może państwo popilnują dzieciaka, tylko skoczę po mleka, bo mi płacze. Dobrze, Biedne dziecko. Jeszcze takiej matki nie widziałam. Panie Owek, szkoda czasu na rozmowniańku. Niech pan bierze wózek. Dziecko musi być przy matce. Co ci się stało, Agatko? Ciociu, to mały zabieg kosmetyczny. Musisz zerwać raz na zawsze z przeszłością. Skończyły się dancingi, zabawy, tańce. Teraz zostało tylko jedno. Święty obowiązek matki. Panie Rowek, proszę. Niech pan nas zostawi same. Agatko, jak widzisz, odkryłam twoją tajemnicę. Błagam cię ani słowa. Nie chcę już nic mówić na ten temat. Co to jest? Jak to? Nie poznajesz? To twoje dziecko. Jakie dziecko? Przyjaźń kawaler. Widzę, że ci wczorajszy alkohol jeszcze nie wywietrzał z głowy. Zajmij się natychmiast dzieckiem, a ja pójdę po mleko. Zdenerwowany jestem, zapaliłbym. Przynieś no to do palenia. Zrozum, że pędraty. Słuchaj mnie, że ja to nie ja, tylko ja. Wcale nie jestem matką. Mechanikiem jestem, psia krew, no. O, dobrze, dziewczyny, daj. O, dziękuję. Daj zapałki. Daj zapałeczki, daj. No. Daj. Dziecko płacze, a ty sobie siedzisz spokojnie. Trzeba dziecku zmienić pieluszki. Dobrze, proszę cioci. Jak pani bosko tańczy. Agatko, widzę, że ci się przypomniały dawne czasy. Tak, trochę treningu, żeby nie wyjść z prawy. Brawo, brawo, Agatko. Cudownie, naprawdę. Jak ci nie wstyd, wyrodna matko? Tańczysz, kiedy tam opuszczone dziecko czeka na opiekę? Ale ona bosko tańczy po prostu oszałamiająco. W tym nie ma nic drożnego. Niech się pan nie wtrąca. Widzę, że z pana dobry materiał na pantoflarza. Wróci z dzieckiem do domu. Widzę, że atmosfera hotelowa źle na ciebie działa. Może ciepło dzienne zawróci cię ze złej drogi. Mamo! Jestem, moja droga. Puder dla dziecka. W tej chwili, Agatko. Chciał się to powolne. Gdzie jest dziecko?
Jestem, kochanie. Wodę na kąpiel, ale prędko. Idę, córuchno. Kiedyż do licha będzie ten obiad? Obiadu dziś nie będzie. Kąpiel się szykuje dla dziecka. To straszne. To są te swoje pomysły. Najpierw szpital dla wariatów, potem zakład dla podrzutków. Prosił ojciec, żebym ratował, to ratowałem. Tak, to się nazywa... Nek. To jest samobójstwo, ty idioto. Cierpliwości. Dzisiaj wszystko się skończy. Wieczorem oświadczy się Basie, oczywiście... Zerek! Przyjęty... Mój kochany, idź tam prędko, ale bądź bardzo grzyny. Ciotka pilnuje. Ja tymczasem pójdę do warsztatu wypocząć trochę po tym piekle. A cóż to, wujaszek nic nie zrobi dla dziecka. Co no, pieluszki, no, zmienić jazda. No, to uśmiechnąć się. Dziecko nie lubi takich skrzywionych mał. No, ty nie rajdo. Moje uszanowanie panu dyrektorowi. Czego panowie sobie życzą? Panie dyrektorze, przyszliśmy prosić, żeby pan dyrektor zwolnił na dziś Florka, bo dziś w naszym klubie mamy mecz z MKS-em. Florka nie ma, Florek nie może. Dajcie mi święty spokój z tym Florkiem. Ależ panie dyrektorze, to nasz najlepszy bokser. Nic nie wiem, nic nie poradzę. Florek w szpitalu, idźcie do diabła! Spokojnie, Onufry, spokojnie. Chłopcy, co my teraz zrobimy? A dobrze, spotykam. Czy panowie nie wiedzą, co się stało z panem Florkiem? Podobno leży w szpitalu. Ależ nic podobnego. Byłam tam i nic o nim nie wiedzą. Mówię wam, że to kawał konkurent. Specjalnie go gdzieś przytrzymali, bo to nasz najlepszy bokser. To bardzo podejrzana historia. Zaraz się rozmówię z rodziną. Chodźmy, chłopcy. Agatko, czy wiesz, że Florka nie ma w szpitalu? Nic o nim tam nie wiedzą. Jak to, pani, to jest, ty szukałaś go? Dobre sobie, od 2 dni nic innego nie robię. Ciotka tak się przejęła dzieckiem, że zupełnie zapomniała o Florku. Ale ja go muszę odnaleźć. Tak. Basiu, panno, Basiu. Agatko, czyś ty oszalała? Nie wiem, może to ze szczęścia zatkało mnie. Naprawdę, może to wspomnienie o nim. Basiu. Dostałam zaproszenie z klubu Florka na dzisiejszy mecz. Jestem honorową prezeską tego klubu, więc musimy iść, Basiu. Biedny Florek nie będzie mógł bronić barw mojego klubu. Dosyć mam tego, zrzucam te kieski. Chcę być sobą, Florkiem. Floruś, nie gub mnie. Nie gub mnie tylko do wieczora. Jak już będzie po wszystkim pozary... To po czym? Wygadałem się. Floruś, to wielka tajemnica. Dziś wieczorem są zaręczyny. Czyje? Zenusia z Basią. A ja? Floruś, nie pary z ust. Pan młody wynagrodzi cię sowicie. Już ja mu tam powiem ciepłe słówko. Ach tak, teraz wszystko rozumiem. A ty głupi durniu, myślałeś, że on... Zwyciężył przez KO w trzeciej rundzie fajtek drugi MKS. Już wiem, po co pani potrzebny Florek. Żeby go zawiadomić o swoich zaręczynach z Zenonem. Z kim? Z Zenonem? No jak to? Pan mnie z kim im mówi? Dotychczasowy wynik meczu 6-4 dla MKS. Widzę, Agatko, że bardzo kochasz swojego brata. Więc ci powiem, że ja go więcej niż lubię. Następna walka. Florian Węgorzyk. Świt. Michał Koperski, MKS. Dotychczas Węgorzyk się nie stawił. O ile w ciągu minuty stawi się do walki, walkover dla MKS. Ale gdzie on jest? Przecież powiedziałeś, że tu będzie. Florek zaraz będzie. Panie sędzio! Florek zaraz będzie!
Chodźmy. Słabo mi, wątły jest. Chodźmy. O, to oni ukradli dziecko. Państwo są aresztowani, proszę za mną. No proszę, 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 no proszę. Proszę pana, ja jestem taki wątły. Proszę, proszę. Udzielam wam swego błogosławieństwa. Później pomówię. Najpierw muszę wypocząć po tych wszystkich szaleństwach w ciszy celi więziennej.